Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pani Izabela Grabowska, dyrektor miejskiego przedszkola nr 4 imienia pluszowego Misia w Ciechanowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie jubileusz przedszkola. Już niedługo wielka uroczystość. Powiedzmy, ile to już lat minęło? Ile lat istnieje przedszkole? Nasze przedszkole istnieje od 1978 roku, czyli to już 40 lat. Przygotowujemy się do tej uroczystości już od dłuższego czasu. Będzie wiele niespodzianek dla dzieci i będziemy bardzo uroczyście świętowali, ponieważ na obchody będą odbywały się w ciągu 2 dni. Powiedzmy o tych obchodach, o tym jubileuszu na początku, może kiedy dokładnie się odbędzie? Jubileusz odbędzie się 14 i 15 czerwca. 14 czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, całe rodziny wraz z dziećmi do przedszkola. Będzie to takie święto rodziny połączone z obchodami jubileuszu 40-lecia przedszkola. W programie będzie bardzo dużo niespodzianek i atrakcji dla dzieci, ale również dla rodziców. Będzie można się wspólnie pobawić, będą też zabawy dla dziadków, będzie niespodzianka dla dzieci, będzie również teatrzyk, także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, rodzeństwa, dzieci, całe rodziny. Zapraszamy gorąco, ale takie główne obchody, część oficjalna, dzień później. Tak, część oficjalna odbędzie się 15 czerwca w piątek o godzinie 14:30 na naszym placu przedszkolnym. Zaprosiliśmy wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy, zaprosiliśmy przedszkola, szkoły, dyrektorów tych instytucji, oczywiście pana prezydenta, przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, media nasze ciechanowskie i w programie też będzie niespodzianka przygotowana przez przedszkolaków. Będziemy gościli również absolwentów naszego przedszkola, którzy zaprezentują swoje umiejętności, ale również wspomnienia. I takim najważniejszym punktem naszego programu, myślę, że będzie odsłonięcie figurki pluszowego Misia, która pojawi się na naszym terenie przedszkolnym. Czyli gorąco zachęcamy do udziału. KRDP również będzie podczas tego jubileuszu. Na pewno u nas relacja będzie z tej imprezy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy gorąco. A może powiedzmy jeszcze kilka słów o przedszkolu. Przedszkole nr 4, tak jak już wcześniej wspomniałam, istnieje od 1978 roku. W przedszkolu od 20 lat istnieją oddziały integracyjne. W tym roku szkolnym mamy 2 takie oddziały integracyjne i 3 oddziały ogólnodostępne. Do przedszkola co roku uczęszcza około 120 przedszkolaków. Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną, to wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Myślę, że są to naprawdę bardzo dobrzy nauczyciele, 100% specjaliści, którzy no fantastycznie pracują z dziećmi, bardzo dobrze się spisują. Dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola. Jeśli chodzi o pozostałych pracowników, to też uważam, że kadra jest bardzo dobra. Czujemy się tam wszyscy jak w rodzinie i myślę, że taki klimat jest tego przedszkola, że naprawdę jesteśmy taką jedną wielką przedszkolną rodziną. No i oczywiście co roku dużo dzieci jest chętnych, dużo rodziców zapisuje dzieci, także to świadczy o tym, że przedszkola jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście, że tak. Co roku bardzo dużo dzieci trafia, takich nowych dzieci do nas, do przedszkola. Niestety, no brakuje miejsc dla niektórych. Cieszy nas fakt, że bardzo dużo absolwentów naszego przedszkola wraca do nas ze swoimi dziećmi i no w tym roku też mamy bardzo dużo dzieci i naszych absolwentów, którzy wcześniej uczęszczali do tego przedszkola. A teraz powiedzmy, bo to jest taki okres, że trwa rekrutacja do tych przedszkoli. Czy ta rekrutacja już się zakończyła? Jak to wygląda w przypadku miejskiego przedszkola nr 4? Rekrutacja już jest zakończona w przedszkolach. W tym momencie rodzice mogą podpisywać umowy do przedszkoli miejskich, także bardzo serdecznie zachęcamy, żeby przychodzić do sekretariatu i podpisywać te umowy, żeby nie zapomnieć, bo zdarzają się czasami takie sytuacje, że dziecko jest przyjęte, a rodzic
rodzic niestety zapomni, że umowę trzeba podpisać, także zapraszamy do podpisywania umów w przedszkolu. Zapraszamy gorąco, no i oczywiście na jubileusz. Na jubileusz, tak, oczywiście. Czerwca. Zapraszamy na jubileusz. Zapraszamy gorąco, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Przypomnę, moim gościem była pani Izabela Grabowska, dyrektor miejskiego przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi, oczywiście imienia Pluszowego Misia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.